Sobota zapowiadała się tak jak zawsze. Ja siedzący przed komputerem, zastanawiający się nad tematem na nową creepypastę. Zawsze mogę napisać kolejną podróbę Jeffa. Ludziom i tak się spodoba. Wysiliłem swoją głowę, żeby wreszcie znaleźć temat na kolejną creepypastę. Bezskutecznie. Może się wypaliłem? Może zarówno wena, jak i chęć tworzenia zanikły z upływem czasu? Odrzuciłem te myśli. Po prostu większość pomysłów jest już wykorzystana przez innych. Wyłączyłem komputer. Wstałem z fotela, po czym usiadłem na swoim łóżku. Czy ja żądam tak wiele? Tylko jednego dobrego tematu. Nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Nawet nie wiem czemu. Byłem bardzo wyspany. Obudziłem się na moim łóżku. Spojrzałem na zegarek elektroniczny. Liczby układały się w godzinę 12:30. Coś tu nie gra. Pamiętam, że kiedy wyłączałem komputer, zegarek wskazywał tą samą godzinę. Czyżbym przespał całą dobę? Albo w ogóle nie spałem, tylko tak mi się wydawało. Podniosłem ze stolika swoją komórkę. Była na niej ta sama data, co poprzednio. Przyjąłem logiczne wytłumaczenie. Po prostu nie spałem. Wydawało mi się. Nie zastanawiałem się nad tym długo. Wyszedłem z domu i pomaszerowałem w stronę lasu. Włożyłem do uszu słuchawki. Zawsze mi się lepiej myślało, słuchając muzyki. Spacerowałem sobie. Nagle usłyszałem za sobą głos. Zdjąłem słuchawki z uszu. Przepraszam, pan do mnie mówił? Spytałem się, po czym odwróciłem. Przede mną stał sędziwy człowiek w garniturze. Chyba powinieneś ze mną iść, powiedział spokojnym i beznamiętnym głosem. Co? Brak odpowiedzi. Nie wiem, co mnie wtedy do tego skłoniło, ale powiedziałem staremu człowiekowi, że pójdę. Przecież nawet nie wiedziałem, o co mu chodzi. Ten nie odpowiadał. Nagle moje oczy same się zamknęły. Chciałem je otworzyć, ale straciłem wolną wolę. Nic nie mogłem. Padłem na kolana, składając ręce, jakby do modlitwy. Zacząłem wymawiać jakieś słowa w języku, którego nie rozumiałem. Chyba była to łacina. Nie miałem pojęcia, co się właśnie dzieje. Poczułem, jak ktoś dotyka mojego czoła i palcami wykonuje na nim znak krzyża. Tuż przy mojej głowie usłyszałem szept. Witaj w Królestwie Bożym. Poczułem, że wolna wola do mnie wróciła. Otworzyłem oczy. Leżałem na kamiennych schodach prowadzących do pięknej posiadłości. Podniosłem się, po czym spojrzałem za siebie. Za mną rozciągało się nieskończone pustkowie. Nie było tam drzew, trawy, zwierząt, cywilizacji. Ten widok był dla mnie strasznie smutny. Pomyślałem, że nie mam wyboru i wchodziłem po schodach, by dotrzeć do posiadłości. Stopień za stopniem, krok za krokiem. Kiedy byłem tuż przy drzwiach, chwyciłem kołatkę i zapukałem. Jeden, drugi, trzeci raz. Nikt nie otworzył. Położyłem rękę na klamce. Zastanowiłem się, czy na pewno mogę otworzyć. Ale przecież drzwi mogły być zamknięte, czyż nie? Po chwili zmędnego namysłu przekręciłem klamkę. Wtedy niemal nie oślepiło mnie oszołamiające światło, w które wydobyło się z budynku. Zasłoniłem oczy ręką. Po chwili namysłu wkroczyłem do tajemniczego budynku. Jego wnętrze było równie oszołamiające. Piękne malowidła wisiały na pokrytych złotem ścianach. Żyrandole były wysadzane drogimi klejnotami. Nigdy nie widziałem tak bogato wystrojonego wnętrza. Szedłem przed siebie. Mijałem coraz piękniejsze sale. Po długim marszu ujrzałem przed sobą drzwi. Nie różniły się zbytnio od innych. Złota wysadzana klejnotami klamka. Same drzwi były drewniane. Sądząc po wystroju reszty pomieszczeń, drewno nie było tanie. Powoli podszedłem do drzwi. Położyłem rękę na klamce. Zastanowiłem się. Mogę się jeszcze wycofać, pomyślałem. Wtedy za sobą usłyszałem dźwięk zamykanych drzwi. Nie zastanawiając się, szybko do nich podbiegłem i spróbowałem otworzyć. Bezskutecznie. Drzwi były zamknięte. Byłem w pułapce. Zakląłem pod nosem. Miałem tylko jedno wyjście. Tajemnicze drzwi. Powoli i ostrożnie zbliżyłem się do nich. Najostrożniej jak tylko mogłem, położyłem rękę na klamce i powolutku ją przekręciłem. Otworzyły się. Pchnąłem je do przodu. Pokój wyglądał jak salon. Była tam kanapa,
telewizor, sprzęt grający i takie tam. Rozglądałem się i nagle dostrzegłem siedzącego na kanapie człowieka z lampką wina. Jak mogłem go wcześniej nie zauważyć? Był to młody, dobrze zbudowany mężczyzna w garniturze. Usiądź. Polecił. Posłusznie wykonałem jego prośbę. Usiadłem na fotelu. Teraz dostrzegłem jego twarz. Jak mogłem nie widzieć podobieństwa? Był to ten sam mężczyzna, co w lesie. Tylko, że trochę młodszy. Tak, to byłem ja. Nie miałem pojęcia, skąd on wie, o czym myślałem. Chciałem go o to zapytać, ale on mnie uprzedził. Ja umiem wszystko. Jestem wszechwiedzący, wszechmogący i wszechwidzący. Jesteś? Tak, jestem Bogiem. Czy to znaczy... Nie, nie umarłeś. Możesz przestać czytać w moich myślach? Jak sobie życzysz. Co ja tu robię? Zapomniałeś? Szukasz tematu na kolejne opowiadanie. Fatygowałeś się osobiście, żeby... Jestem wszechmogący. Mogę robić parędziesiąt rzeczy naraz. Czemu na ziemi byłeś starszy? Widzisz, za dużo grzechu. Grzechy cię postarzają? Bynajmniej. To jest niebo? Tak. Chciałem coś powiedzieć, ale stworzyciel mi przerwał. Czego się spodziewałeś? Chóru aniołów grających na harfach? Czy raczej bastionu strzeżonego przez uzbrojone w miecze wyszkolone anioły? Ja... Dobra, chciałem ci coś pokazać. Uklęknij. W tym momencie znowu straciłem kontrolę nad ciałem, padłem na kolana. Pokażę ci coś naprawdę przerażającego. Znowu nie z własnej woli zamknąłem oczy. Wreszcie mogłem je otworzyć. Byłem w obskurnym pomieszczeniu. Obok mnie stał Bóg. Nie odzywał się. Patrzył się tylko pusto na kąt pokoju. Za jego przykładem spojrzałem się w tamto miejsce. Siedziała tam kobieta przytulająca małe dziecko. Na oko miało ono około 7 lat. Zarówno jak po twarzy matki i dziecka spływały łzy. W moich oczach malował się strach. Jakby czekały na wyrok śmierci. Chciałem do nich podejść, pocieszyć, ale nie mogłem. Mogłem tylko stać i obserwować, jak potoczy się akcja. Co się stanie dalej? Byłem tylko obserwatorem. Po chwili do pomieszczenia wszedł dobrze zbudowany, zarośnięty, pijany mężczyzna. Podszedł do matki oraz dziecka. Matkę chwycił za włosy i wywlókł z pomieszczenia. Dziecko zostało same. Łzy napłynęły mi do oczu. Słyszałem jęki tej kobiety. Najprawdopodobniej mężczyzna wyżywał się na niej seksualnie. Po chwili jęki ustały. Mężczyzna znowu wszedł do pomieszczenia, w którym się znajdowałem. Chwycił małą dziewczynkę za włosy i zaczął ją bezlitośnie katować. Bił ją. Nie znałem przyczyny, ale wiedziałem, że ten człowiek nie zasługiwał na życie. Ale nie mogłem zrobić zupełnie nic. Spojrzałem się jakby błagalnie na Boga. Ten tylko patrzył się na tą scenę. Jego twarz nie zdradzała żadnych uczuć. Jakby go nie obchodziło cierpienie tego dziecka. Zrób coś! Ten z tym samym wyrazem twarzy ciągle patrzył się na cierpienie dziewczynki. Po chwili dziecko padło nieżywe na podłogę. Łzy zaczęły spływać po moich policzkach. Znowu napełniło mnie to samo uczucie. Ponownie straciłem panowanie nad swoim ciałem. Zacisnąłem swe powieki i padłem na kolana. Tak jak zawsze wolna wola do mnie wróciła. Otworzyłem swe oczy. Stałem przed zakładem fryzjerskim. Obok mnie stał Bóg. Zdziwiło mnie to, iż ta scena nie była smutna. Po chwili z zakładu wyszła kobieta ubrana w drogie markowe ubrania. Nie ze swojej woli ruszyłem za nią. Bóg razem ze mną. Zatrzymała się przy zakładzie kosmetycznym. Wydawało mi się, że minęło zaledwie kilka minut. Ale wiem, że tylko mi się wydawało. Wiem, że była tam o wiele dłużej. Ruszyła w głąb miasta. Ja z Bogiem podążaliśmy za nią. Weszła do 5-gwiazdkowego hotelu. Wynajęła pokój z balkonem na samej górze. Wkroczyła do hotelowego baru. Cały czas za nią podążałem. Wypiła 2 lampki najdroższego wina, po czym skierowała się do swojego pokoju. Zobaczyłem, że płacze. Łzy ciekły jej powoli po policzkach, rozmazując makijaż. Wkroczyła do swojego pokoju. Wszedłem za nią. Wyszła na balkon. Już wiedziałem, co zamierza. Już nie próbowałem błagać Boga o pomoc. Wiedziałem, że nic z tego. Stanęła na poręczy i zachwiała się. Jakby jeszcze się zastanawiała. Nie trwało to długo. Skoczyła. Odebrała sobie życie.
Do moich oczu ponownie napłynęły łzy. Słowa pretensji do Boga same cisnęły się na język. Znowu padłem na kolana i znowu niedobrowolnie zamknąłem oczy. Następnie stało się to, co zawsze. Wolna wola wróciła do mnie. Otworzyłem oczy i podniosłem się z kolan. Byłem w dziwnym pomieszczeniu. Jak zawsze koło mnie stał jakby nieobecny Bóg. Rozejrzałem się wokół siebie. Ujrzałem masę narzędzi tortur, typu żelazna dziewica. Był tam też stół z narzędziami. Dostrzegłem tam noże, skalpele, sierpy, maczety i temu podobne. Wiedziałem, że ta akcja będzie bardziej przerażająca od pozostałych. Po chwili usłyszałem kroki. Byłem już przygotowany na najgorsze. Do pomieszczenia wszedł zamaskowany mężczyzna. Miałem zarzuconą na plecy jakąś młodą dziewczynę. Przykuję do kamiennego stołu, znajdującego się na samym środku pomieszczenia. Tego widoku nigdy nie zapomnę. Chwycił ze stołu nóż i wbił go kobiecie w krocze. Po czym zaczął nim kręcić. Chciałem spuścić wzrok, ale nie mogłem. Musiałem na to patrzeć. Kobieta darła się w niebogłosy, kiedy on zaczął kawałek po kawałeczku odkrajać jej części ciała. Czułem, że zaraz zwymiotuje. Przypomniałem sobie, że to tylko wizja. Że nic takiego nie ma miejsca. Nie zmieniło to faktu, że nie mogłem się na to patrzeć. Chwycił ze stołu obcęgi. Pobawmy się w dentystę. Z trudem otworzył kobiecie szczękę i zaczął obcęgami wyrywać jej zęby w bardzo brutalny sposób. Kobieta ciągle krzyczała. Już nie błagała o litość. Nie dlatego, że na nią nie liczyła. Po prostu nie mogła z powodu braku zębów. Nie wiedziałem, czemu ten człowiek ją tak torturuje. Co on może z tego mieć? Dobrą zabawę? Najwidoczniej tak, gdyż ten się ciągle śmiał. Mimo, że ciągle przypominałem sobie, że to wizja, płakałem. Płakałem, bo uświadomiłem sobie, jacy są ludzie. Jaka jest przyszłość tego świata. Po chwili krzyki kobiety ustały. Wykończył ją. Psychopata chwycił skalpel i zaczął rozcinać kobiecie brzuch. Po wykonaniu roboty mężczyzna zaczął wyjmować organy z ciała kobiety. Zdjął maskę. Dojrzałem jego twarz. Wydawała mi się znajoma. Wtedy sobie coś uświadomiłem. Coś, co zmieniło moje życie. To byłem ja. Najgorszą jak dotąd zbrodnię popełniłem ja. Drugi ja zaczął zjadać jej organy. Znów zebrało mi się na wymioty. Wtedy stało się to, co zwykle. Nie z własnej woli zacisnąłem powieki i padłem na kolana. Po paru sekundach moja własna wola do mnie wróciła. Nie chciałem otwierać oczu. Nie miałem takiego zamiaru. Po paru minutach usłyszałem głos. Powstań. Był to głos Boga. Tym razem z własnej woli wstałem z kolan i otworzyłem oczy. Byłem w tym samym budynku, gdzie po raz drugi spotkałem Boga. To byłem ja. Pokazałem ci przyszłość. Będę takim chorym człowiekiem? Coś ci pokażę. Znów zamknąłem oczy i padłem na kolana. Po chwili, kiedy własna wola do mnie wróciła, podniosłem się i otworzyłem oczy. Znajdowałem się w jakiejś biednej dzielnicy. Wokół mnie były całe mnóstwa bezdomnych ludzi, proszących o drobne. Czy to jest przyszłość? Nie, nigdy do tego nie dojdzie. To czemu mi to pokazałeś? Widzisz, tak by wyglądał świat bez takich jak ty. Zabijających. Myślałem, że uważasz każde życie za święte. To wymyślił ten skorumpowany kościół. Podobnie jak to, że jest on wspólnotą założoną przez Chrystusa. Co? Kościół naprawdę przez te wszystkie lata ogłupiał ludzi? Tak. Wracając do tematu. Gdyby ludzie się nie zabijali, do tego by doszło. Do biedy? Dokładniej do przeludnienia. W niebie nie widziałem żadnych dusz czy aniołów. Co się dzieje po śmierci? Głupie pytanie. Wszyscy trafiają do piekła. Co? Rozejrzyj się wokół. Człowiek jest zły. Czyli nieważne, czy będę grzeszył, czy nie, i tak pójdę do piekła? Owszem. Czemu mi to mówisz? Domyśl się. Wtedy z niewyjaśnionych przyczyn zemdlałem. Obudziłem się na swoim łóżku. Wszyscy trafią do piekła? Pomyślałem, moją głowę napadła masa zabójczych myśli i chorych pomysłów. Spojrzałem się na zegarek. Ciągle wskazywał on godzinę 12:30.